gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest quiz o skokach narciarskich. Słowacja, Słowenia, kompan Andristo Jussilainen. Ze mną w studiu Adam Sławiński, witam serdecznie. Dobry wieczór. Filip Wiśniewski. Kłaniam się. Maciek Nowak, pytujący dzisiaj, podobnie jak Kuba Balcerski. Dzień dobry. Słuchajcie, no dzisiaj można powiedzieć, jest pewna koincydencja i jest pewien ciąg zdarzeń z poprzednim odcinkiem, no bo pojawia się dwóch najlepszych zawodników. Niektórzy twierdzili, że ktoś tu może się czuć oszukany. Słuchajcie, no to jest tak jak w piłce nożnej, no trzeba błędy sędziego wkalkulować, zawsze jakieś będą. Tutaj też błędy prowadzącego, oni wiedzą, na co się piszą, to jest tak jakby automatycznie, to tak jak na przykład, no nie wiem, jak robisz sobie jajecznicę, no to wiesz, że będzie białko i żółtko, nie zadajesz głupich pytań, to jest wszystko normalne, tak? Więc no, to tak samo tutaj będą błędy, no ale dzisiaj spróbujemy dotrzeć do tego, kto faktycznie ma tę wiedzę dobrą. No i też jako reprezentant Sport.pl jest Kuba. Piotrek ostatnio zawiódł, no i Kuba, czy w związku z tym jakaś większa presja na tobie? Ogromna. Przede wszystkim Piotrka trzeba pomyśleć, więc... No właśnie. I Maciek tutaj, młody wilk, który będzie atakował wszystkich. Bardzo mi miło, już jestem chyba najstarszy w tym. Ale dziękuję Wojtku, że tak miło mnie przywitałeś. Ale jesteś młody duchem, słuchaj, to jest wszystko najważniejsze. Oczywiście pytania będą dzisiaj dotyczyć głównie skoków narciarskich, ale nie tylko, więc może być ciekawie. No i będzie kilka nowych kategorii, będzie kilka różnych, prawda, udziwnień, usprawnień, utrudnień, no ale to wszystko oczywiście za moment wam wyjaśnię, bo najpierw runda trach, 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 czyli szybkość, czyli energia, czyli moc, czyli sprawdzenie, jak kontaktują wasze szare komórki. Czy wypiliście wczoraj 4 piwa, czy żadnego? Czy wypiliście setkę rumianku, czy może setkę Coca-Coli? Rum, tak. Nieważne. Trach, 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 Adam Sławiński, proszę bardzo, nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Jak nazywa się polski trener, który prowadził reprezentację Kanady w latach 2004? Tadeusz Baffin. Brawo! Proszę bardzo, Filip Wiśniewski. Kto został mistrzem świata 2005 na skoczni normalnej? Rok Benko. I Maciek Nowak. Łukasz Kruszek był trener reprezentacji wiadomo kiedy. Ile razy w tym czasie jego podopieczny wygrał i Puchar Świata? O człowieku. No trach, trach, trach. 10. Ale Puchar Świata kryształową kulę. A, kryształową kulę się zadał. No to Kamil. 2 razy. Raz, przegrałem. Raz. I Kuba Balcerski. Ile wynosił niepobity przed przebudową rekord skoczni w Garmisch-Partenkirchen pobity przez Adama Małysza? 129,5 metra. Brawo, tak jest. Czyli Maciek na razie, to już spokojnie jesteśmy. Tak? Się teraz już niektórzy. Jak Łukasz Kruczek, spokojne wejście w sezon. Tak, tak, tak. Maciek się zastanawiał, bo nie będę tutaj ukrywał, że akurat te plansze z wynikami tworzyłem. No już jak Maciek przyszedł i tak mówi, no dlaczego ty dajesz tak, Maciej? No to jest tak nieelegancko. No to już niektórzy mogą wiedzieć, że tutaj po prostu ta wiedza jeszcze musi zostać nadgoniona. No i Maciek na razie jest po prostu. Będę Maćkiem, a potem zasłuży na jakąś swoją minkę. Tutaj Filip się zgłasza. Tak, ja jeszcze z performance. Przywiozłeś prezent. Postanowiłem się zachować honorowo, przywieźć plastron, nagrodę za poprzedni quiz i oddać ci ją na twoje ręce. Ale teraz są dwie opcje. Stawiam przed tobą dwie drogi. Oho. Drogi Adamie, dwie drogi. Pierwsza droga, no samolubnie zabierasz to do domu. Tak, wieszasz sobie na ścianie, modlisz się do końca życia. Ja myślę, że to powinien być puchar przechodni. Możemy tak zrobić, ale moja propozycja jest taka. Zgarniasz autograf od wszystkich gwiazd kanału sportowego. Weszło.
No, my jesteśmy trochę mniejszymi gwiazdami, ale my też możemy się podpisać i robimy wspólną licytację na jakiś fajny cel. No to robimy. Robimy? No to robimy. Ja w takim razie ci to oddaję i to jest twoja odpowiedzialność. I to jest w tym momencie, można tylko zaśpiewać, tak jak słynna pani Marcja, jak ona miała Gadzioli. Gadzioli. Jestem tutaj, jestem z tobą. Słuchajcie, ten plastron może być wasz, może tak do was śpiewać. Gdzie to licytujemy? No to dogadamy jeszcze. Dogadamy, ustalimy, śledźcie Twittery, śledźcie Instagramy, śledźcie różne media społecznościowe. Filip, ty masz przecież setki milionów fanek i fanów na tym swoim kanale Sztuka Latania, więc na pewno się wszyscy dowiedzą. Ale żeby nie było, ja też dzisiaj przyniosłem nagrodę. Słuchajcie, do wygrania jest... Sok pomidorowy, słuchajcie, jest coś. Może mi się przydać. Sok pomidorowy i taka reakcja mi się podoba, bo słuchajcie, kiedyś jak prowadziłem quiz piłkarski, zrobiłem pojedynek jeden na jeden, właśnie wypij butelkę soku pomidorowego, to już nie pamiętam kto, ale jeden z uczestników, który wtedy był, strasznie tak zareagował, nie, tylko nie sok pomidorowy. Jak można nie lubić soku pomidorowego, przecież on wzmacnia, buduje, a czasem ratuje. Źródło magnezu. A czasem ratuje. Także jest o co walczyć. Dobrze, słuchajcie. To może ten sok dorzucimy też do licytacji. O! jak termin ważności. To wiecie, to sok pomidorowy będzie nie przez... Powiem tak, nie będziemy ukrywać, że quiz jest nagrywany, no ale jeżeli po tym quizie pojawią się komentarze, że chcecie też ten sok, no to myślę, że zwycięzca poprosimy, żeby się wstrzymał z konsumpcją do emisji i wtedy ewentualnie dorzucimy. Ale sok też ma być podpisany, Filip, czy może być jak najbardziej. No to może być nawet spróbowany przez każdego z nas. Sok spróbowany przez Adama Sławicki. Zarząd kanału sportowego. Dokładnie. Ja mogę na przykład za siebie zaświadczyć, że miałem nie tak dawno badania na koronawirusa, jadąc na skoki do Zakopanego, więc mogę obiecać, że ja przynajmniej nikogo nie zarażę. Jak zresztą nie wiem, ale nikt tutaj nie kika, nikt nie prycha, wszyscy są zdrowi jak ryba. Dobrze, zobaczmy kategorie, jakie dzisiaj dla was przygotowałem. Jeden na jeden, wiadomo, rybusy, wiadomo, świat zwierząt. Skoki narciarskie 2002, serdecznie zapraszam, Adam Małysz, Luka Roth, rozmaitości, Czułko, Czarny Piotruś i nowa kategoria, wylosuj skoczka. Na czym będzie polegać kategoria wylosuj skoczka? Ja tutaj przygotowałem taką misę z karteczkami i na tych karteczkach są napisane litery. Każdy z was może odpowiedzieć tylko raz na tę kategorię, podobnie jak z maszyną czasu ostatnio. Może wyznaczyć na siebie albo na kogoś i wtedy losuje sobie literę. No i powiedzmy hipotetycznie, na przykład padnie litera W, no to ja tutaj mam przygotowanego skoczka, który nazywa się właśnie na W. I są trzy pytania odnośnie właśnie tego skoczka, no i są trzy punkty do zdobycia. Jak odpowiecie poprawnie na trzy pytania, macie trzy dodatkowe punkty. Jak dwa, to dwa. Jak na jedno pytanie, no to... To są skoczkowie, których my mamy szansę znać? Powiem tak, głównie są to skoczkowie, którzy aktualnie występują, ale nie tylko. Jest kilku już, którzy zakończyli kariery. No i to są skoczkowie mniej więcej na wszystkie litery alfabetu. Chyba z jednej nie ma, ale generalnie no, taki trochę ślepy los, ale też połączony z wiedzą, takie według rozmaicenie. Takie, no. takie coś. No i oczywiście, jeżeli chodzi o liczenie punktów, to jakbym znowu czegoś zapomniał, to krzyczcie, bo to jest bardzo prawdopodobne. No dobrze, słuchajcie. To jak już wiadomo, ostatnio bez żadnych kontrowersji wygrał Filip, więc Filip, pierwszy wyznaczasz człowieka, który odpowiada. Albo siebie możesz wyznaczyć. No dobra. No to dajmy wylosuj skoczka w takim razie. Na kogo? Dla Kuby. No to debiucik. No to podaj Kubie tam, prawda, misę, wylosuj literę. Oczywiście od razu podaj powiedz, cegłę. Jaka to jest litera. Dobra, czekaj. Spróbujemy, żeby nie było. Proszę bardzo, to już tą wadę to możesz gdzieś tam położyć. Może niech na się stoi. Litera E, tak? Litera E. Literka E, no tam widać. I tak nie będzie widać, ale trzeba uwierzyć. No wiecie, my jesteśmy, jednak każdy z nas jest ochrzczony, więc trzeba nam wierzyć. Literka E, pod literką E kryje się Markus Eisenbichler. I pierwsze pytanie o Markusa Eisenbichlera brzmi. Ile razy stałem na podium w tym sezonie Pucharu Świata indywidualnie? I taka podpowiedź, mam też tyle samo czwartych miejsc. Ale rzeźni. Co miejsc na to? To duża podpowiedź. Dawaj, no wiesz. Musimy sobie, wiesz, pomagać, łatwiej. Strzelę, sześć? No nie, cztery razy są na podium, ale jeszcze są dwa pytania. Ile indywidualnych konkursów Pucharu Świata wygrałem w swojej karierze? Dwa?
Trzy, bo już jeden najgorzej. Był przed tym sezonem, a dwa na początku dwa tego sezonu początku. Wygrał. No i ostatnie pytanie. Jakie miejsce zająłem na koniec poprzedniego sezonu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata? Możesz pomylić się o trzy miejsca. Trzy miejsca, to dużo. Trzeba jakiś zapas, jeden, dwa. Dobra, dajmy ósme. 23. Wiesz, bo to trzeba pamiętać, że Eisenbichler zaczął ten poprzedni sezon tak słabo, bo wszyscy się stawiali, co się dzieje w Pucharze Świata. To był ten sezon starcia w ogóle. Tak, miał kontuzję. Trenerem. Więc no niestety Kuba. No, dobrze się zaczyna. Tak, zaczyna się. Czyli tak. Tutaj trzy punkty można zdobyć. Sobie, można zdobyć trzy punkty. Teraz zero jest odejmowane. Nie, czy no po prostu zero. Po prostu nic nie zyskujesz. No ale nie odpowiedzi. Ja bym gotowy na maszynę czasu. No. Ja się o to chodzi, żeby trochę tak prawda, czasami urozmaicenie takie. Dobrze, no to Kuba, no niestety nie odpowiedziałeś, no ale możesz teraz wyznaczyć. Mogę wyznaczyć. A to nie Filip dalej wyznacza? No powiedzmy, że przy tym wylosuj skoczka, niezależnie od tego, co tu nie kto ma żadnych powie, no to zasad. Wyznaczyć. Dobra, zasady są płynne. To polećmy grubo, czułko dla Adama. Czułko dla Adama. No to proszę bardzo, Adam, odwróć się. Jest tutaj, prawda? Mamy. Pewna postać, już możesz się odwrócić. Ale pierwszy jako czułko to jest najgorzej, bo tak to możesz dedukować. Jest ciąg logiczny, czy nie ma? Na pewno jest. Jest ciąg logiczny. No. Jest ciąg logiczny. Dobrze, czy jestem aktualnie skaczącym skoczkiem? Nie. To liczmy tutaj dokładnie. Tak. A bo to na tym nie oszukałeś? Tak. Znaczy na tym cię oszukałem, bo odpowiedziałeś na po pięciu pytaniach chyba i za wtedy trzy punkty okay. Ci należy, dostałeś. Okej. Dobra. Czy jestem skoczkiem z północy Europy? No tak. Dobrze. Czyli znowu podobnie. Wtedy Mati Hautamäki ze Skandynawią się też tak jakby geografią mnie się pokłoniła bardzo takim dużym pokłonem. A ja też chyba tam jakoś pomieszałem wtedy. Dobra, nieważne. Jestem Norwegiem. Tak. No i pięknie. Anders Bardal. Nie. No i... Ale to... Minus trzy. A, bo ja nie mogę dalej zgadywać? No nie możesz. A, no to nie wiedziałem. I teraz jest minus trzy w sumie. Tak, odpowiesz. No to nie wiedziałem. Ale to się da odrobić, no, pamiętaj. A nie, to bym dalej zadawał. Kurde. No, uczysz się o błędach, jak my. Aha. A kto był? No zobaczmy, kto był. Stiernen może. Nie. Zobaczmy, kto był. Mam nadzieję, że mamy to przygotowane. Nie mamy. Zigurd. Mam jeszcze sekundę. Petersen. Zigurd Petersen był tak. Zigurd Petersen, proszę bardzo, tutaj. Dowód, zresztą był już zawodnik, zresztą do dzisiaj chyba rekordzista tam jakiejś skoczni. Ale myślę, że trudno by było do tego dojść. Trudno, bo bardziej bym myślał bardziej to jest już takie, że ciąg logiczny. No i teraz po Petersenie pewnie niektórzy będą mieli łatwiej, ale nic nie mówię, nic nie sugeruję. Adam, no niestety źle odpowiedziałeś, więc Kuba wyznaczasz dalej. Ja dalej, tak. To dajmy świat zwierząt na Filipa. Świat zwierząt na Filipa, proszę bardzo. W 1969 roku Manfred Wolf, czyli oczywiście wilk, skoczek reprezentujący barwy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, pobił rekord świata w długości lotu. Ile on wynosił? A. 160 metrów, B. 163 metry, C. 165 metrów, D. 170 metrów. Na fotografii. To chyba chcesz wylosować? Fotografia oczywiście Manfred Wolf. Nie będę ukrywał, że nie wiem, ale 163. 5. No to dwa. Maciek wiedział. 165 metrów. 165 metrów wynosił wtedy ten rekord świata. A miałem sobie przypomnieć. A widzisz? Na razie chyba wszyscy zasługujecie, że po prostu był Filip, Adam, Maciej i Kuba, bo po prostu nie było jeszcze dobrej odpowiedzi, ale spokojnie. Tak, pokazał w przypadku niektórych przynajmniej, że jeszcze jakieś tam pokłady wiedzy są. A Maciek teraz też delikatnie musiałeś pokazać, że coś wiesz, że nie jesteś tutaj tylko dlatego, że od trzech miesięcy próbujemy się umówić na wódkę, tylko rzeczywiście coś tam umiesz. Kuba, no wyznaczasz dalej. No tak. Jakby też Kuba, no dla ciebie, bo jesteś tutaj nowy z Maćkiem, ale no może tam jak siedzieliście, to wiecie, ale przypomnę, że rybusy oczywiście jakby za to są dla wszystkich. Tak, dla wszystkich, tak. No ale to weźmy jeszcze jedną nową, czyli skoki narciarskie 2020.
dwa. Ale to... Serdecznie zapraszam do Małysz. Da się, tak sugeruję, żeby jednak wymawiać dla kogo? Pełno. Dla Maćka. Dla Maćka. No Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Powiedz A. I ja... Dobra, chciałem przeczytać. Bo to może być tak, żebym cię w radę leciało. A, dobra, przepraszam. Żeby było wiadomo. Jak grze Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Nazywa się Noriaki Kasai. No i warianty Kasai no Kamati, Noriakai Kasajami, Nori Kasi, Kasai no Maki. No i macie, jak widać, wiele godzin spędzonych oczywiście w tej grze, no bo od razu Kasai no Kamati. No to jest prawidłowa odpowiedź. Wielkie brawa. Maciek, dostajesz, no nie, Maciek, zachowujesz punkt, bo tak. Możesz zyskać, jak na siebie wyznaczysz. Wyznaczam dalej. Tak? Wyznaczasz teraz... No to czarny Piotruś na siebie. Czarny Piotruś na siebie, proszę bardzo. I dzisiaj czarny Piotruś jest troszeczkę inne zasady. Zasady są takie, że trzeba połączyć imiona z nazwiskiem. Bastian Kaltenbeck, Markus Agenhofer, Erik Simon, Kevin Hollacher. No to jakby to powiedzieć, no złe miłego początki, no, trak, trak, trak. No tak, to prawda, to jest dobra odpowiedź. I zyskujesz punkt już teraz, bo wyznaczyłeś na siebie, więc proszę bardzo dalej. Dobra, nie będę taki, samolubny, więc niech będą rybusy. Rybusy dla wszystkich, proszę bardzo. Simon Amman. Tak jest. Bo mamy Szymona Marciniaka, mamy Am podkreślona. A ty dobry w tych rybusach jesteś zawsze, nie? Nie, tak, szczególnie jak był Rafał Slisz. Ale to wiesz, Rafał Slisz, nie, czemu? Nie, a wy tak zamieszacie, nie, takie, ale wy też możecie, a tak, Rafał Slisz. Brawo, no tak, to jest dobra odpowiedź. Simon Amman, zyskujesz punkt. No i czyli odrobiłem trochę. Tak, zyskujesz punkt, bo tutaj przy rybusach no, jest ta bonifikata, jeżeli ktoś jest szybki, no to ma punkt, no i trochę wracasz za światów po tym minus 3 przy czułku, no i wyznaczasz. Ja, no to niech będzie, może Filip. Tam a jaka nie kategoria? A, okej. Okay. To no daj będzie... Lukę, no. Lukę? No, no to Lukę. Luka dla Filipa, proszę bardzo. No i weź pan uzupełni. Turniej 4 skoczni 2007-2008 wygrał Ahonen, drugi Morgenstern, czwarty Adam Małysz, piąty Dmitrij Wasiliew. Kto był trzeci? Myślę, że to był Michael Neumayer. Brawo, dobrze myślisz, to było takie nieoczywiste. No. Michael Neumayer kojarzy się z tym, że był skoczkiem solidnym, ale no, okazuje się, że ten też, piękny styl, nie? Nie tylko w drużynie sięgał po laury, tylko też indywidualnie potrafił zająć trzecie miejsce w turnieju 4 skoczni. To jest no, duży wyczyn. Wiemy, że nie. Kategoria antystyliści powinna być też. A? Brawo, Filip, wyznaczasz. Działamy. No to co? To Kuba. Wracamy do Kuby. W takim razie i to będzie też Świat Zwierząt. Świat Zwierząt. Przecież się odegrać. Świat Zwierząt. Przepraszam. Michał Doleżal, trzeba coś przypić. Cytat z jednego wywiadu. W związku z jakim wydarzeniem w ten sposób wypowiedział się Michał Doleżal, znany jako Dodo, czyli rzeczywiście ptak nielot. A. Po narodzinach córeczki Dawida Kubackiego. B. Po wygraniu 4 konkursów w turnieju 4 skoczni przez Kamila Stocha. C. Z okazji urodzin Piotra Żywy. D. Z okazji wesela Macieja Kota. Myślę, że ta pierwsza jest dosyć oczywista, ale spróbuję. Tak mi się wydaje, że wtedy się Michał Doleżal wypowiadał, czyli po narodzinach córeczki Dawida Kubackiego. To prawda, bo była dyskusja o tym, czy jakieś pępkowe, czy coś. No i właśnie mówisz, że trzeba... A przy tych innych okazjach jakoś tak cicho Dodo. Trzeba coś będzie przypić, no ale wiemy, że Michał Doleżal jest Czechem, a w Czechach jest dobre piwo. Michał Doleżal jest również fanem hokeja, kiedyś się chwalił, że Jaromir Jagr to jest fajny gość i nawet plakat wisiał, także... Widać, jak to się mówi, nie trzeba w dowód zaglądać, żeby wiedzieć, skąd pochodzi Michał Doleżal. Także wielkie brawa dla ciebie, Kuba. No i wyznaczam. Kucie w końcu. To weźmy na siebie, a Luka Rota spróbuję. Na siebie Luka Rot, czyli walczysz o to, że to jest punkt, ale jeżeli odpowiesz źle, no to punkt tracisz. Zakopane, konkurs indywidualny, 18 stycznia 2015, drugi Kraft, trzeci Freund, czwarty Preutz, piąty Hajbek. Kto wygrał wtedy w tym konkursie? 15. Aha, chyba wiem. A to nie. Kto mógł wygrać? Kto był taki fajny, że skoczył najdalej i się uśmiechnął szeroko na zdjęciu? Wydaje mi się, że to może być jakiś taki zaskakujący w miarę konkurs. Mnie się wydaje, że to jest takie dosyć. Chyba wiem. Ta woda to jest jedna. Zimna woda. Wydaje mi się, że na Semenicie było za wcześnie, ale. Ale. Ja pamiętam, był takim. Ja wiem, ale milczę w 13 językach. Ale nie powiem. Ja nie jestem jak Marcin Gadzioli. Nie wymyślę nic, więc spróbuję tego Semenicia.
Andrzej Semenisz na pewno? No nie, Andrzej Semenisz był Kamil? Kamil Stoch. Tak, bo to był taki sen, gdzie on kontuzję na początku miał i tam właśnie wrócił tym zwycięstwem. Tu widać było po tym, kto był wysoko, bo to był ten sezon właśnie, gdzie i Front, ja właśnie i myślałem, Prec, że wiesz, jak tam był taki słabszy sezon, to tak to było. A to nie był ten sezon, gdzie właśnie Front z Prepcem byli na czele. Tak, no tak, właśnie po tym od razu skojarzyłem, że to będzie Kamil. I tam wtedy Prec wygrał, bo miał więcej wygranych konkursów, tak? Było coś takiego? Czy Front wygrał. A Front. No widzicie, no to dobrze, ja prowadzę. Co Tepesz mu zabrał kulę. Tak było. Konkursie. Tak, to prawda. Tak, teraz pamiętam, bo tam była właśnie taka dyskusja, że tu kolega, koledze, jak to możliwe. Ale to była fenomenalnie przygotowana skocznia wtedy, bo to był chyba ten konkurs, co Preutz 248 z telemarkiem skoczył. To było po prostu wow. Kuba, no ale niestety tracisz punkt, bo wyznaczyłeś na siebie, więc zaryzykowałeś, ale odpowiedziałeś źle, więc minus jeden i wyznaczasz dalej, tylko już nie możesz na siebie. Dobrze, to weźmy wylosuj skoczka na Adama. No to proszę bardzo, tutaj Adam, wylosuj sobie literę. Tak nie za długo, żeby nie było, że tam wiesz, coś zaglądasz. Literka K. No tak, trochę widać. Jak? Literka K i za moment powiem ci, co to jest za skoczek. Kasai. No nie, Dawid Kubacki. No i są pytania o Dawida Kubackiego. Proszę bardzo, ile razy stałem na podium w tym sezonie Pucharu Świata indywidualnie? Cztery. Brawo, jeden punkt. Jakie miejsce zająłem na Mistrzostwach Świata w lotach w tym sezonie? Możesz się pomylić o jedno miejsce. O Jezu, nie pamiętam. To było akurat, lotów nie oglądałem, bo wtedy było zebranie zarządu kanału. Więc nawet jeżeli bym oglądał, mogło być ciężko z tym, żeby to zapamiętać. Ojej, tam był, cholera, 12? 15, czyli no, nie załapałeś na widełki. Dalej, ale... Jakie najgorsze miejsce zająłem podczas tegorocznego turnieju czterech skoczni i taka podpowiedź... Ale czekaj, na pewno się nie załapał, bo tam trzy miało być. Nie, jedno miejsce. Dobra, trzy miało być. Ale dobrze. Bronisz mnie, Arka przymierza. Tak, i ostatnie pytanie. Jakie najgorsze miejsce zająłem podczas tegorocznego turnieju czterech skoczni? Taka podpowiedź, dwukrotnie to miejsce zająłem. To w Bischofshofen na pewno to było. Też się jedno pomylić też. To było na pewno w Bischofshofen i też bym dał chyba 12. 15 też. Czyli tutaj ta 15 wokół Dawida się kręci. No ale jeden punkt zyskałeś za tą pierwszą odpowiedź, 4 punkty. Także brawo, Adam. Jest teraz już. Ja? Tak, teraz ty wyznaczysz. To ja poproszę może na siebie. Jaka kategoria? W takim razie, jak jesteś taki odważny. A niech będzie na przykład... Czułka się boję, bo ten Petersen troszkę tutaj był taki, że nie wiem, co ty tam wykombinowałeś, to na przykład niech będzie, a może, albo nie, Luka Rota. Luka Rot, proszę bardzo, dla Adama. Uzupełnij skład Niemców, mistrzów olimpijskich z Sochi 2014. Marinus Kraus, Andreas Wellinger, Severin Freund. No i któż tam jeszcze może się dumnie nazywać mistrzem olimpijskim? To będzie proste. Na pewno Freund, na pewno ty. I kto tam jeszcze był? Wiesz, zawsze masz powiedzieć Luka Rot. Nie, to nie jest takie oczywiste. Daj mi chwilę, tak, to na pewno nie jest proste. Panowie wiedzą, czy... No bo oni tam mieli problemy z tym, żeby dobrać czwartego. I dlatego pojawił się Marinus Kraus. To jest Marinus Kraus akurat miał dobry sezon. Nie, wtedy. Marinus tak. Marinus Kraus w ogóle cały czas jeszcze tam próbuje się odbudować, prawda? On zważył literę skarbu. Dobrze myślę. Nie, chyba. A może mi się wydaje, że był. Że w jakichś drugich miejscach. Nie? To wiesz, przy tej sile uderzenia Niemców teraz, to. No, ostatnio bardzo mocną reprezentację przyspali na Fiskap do Szczyrku, no bo przecież tam Wellinger, Freitag, no to tak wiadomo. Ale tam Wellinger, Freitag coś tam skoczył, ale Wellinger dwa razy punktów nie zdobył. Ten pierwszy konkurs to był taki, że pokazana różnica klas, że dla Freitaga to było rzeczywiście takie. No zejście... Wymieniaj dalej tych skoczków. Ale wiesz, ale no nie było... Jakby pokazał, że znalazł się tam trochę przypadkiem. Tak, kurczę, ja nie wiem, czy nie był to Neumayer jeszcze. Taka jest odpowiedź?
No niech będzie, ale chyba nie. Andreas Wang. A no tak. Mistrz świata juniorów. Bo on wtedy, jak kończył karierę, wtedy jeszcze skakał. Ale właśnie dwóch takich nieoczywistych, bo Wang, Kraus, tak. Mało by kto powiedział. Zawsze się śmieją wszyscy, że Małysz mistrzem olimpijskim nie jest, tak. To Wang i on. Ale to mistrzowi, oni mają w ogóle ci tacy, powiedzmy, nie z pierwszej półki niemieccy skoczkowie, farta do tych mistrzostw olimpijskich drużynie, bo jeszcze hokej przecież. No był. No, tak, 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 tak. Ale wiecie, to z Wang, Małysz, jeszcze to przecież jeden ze słynniejszych pojedynków KO. Tak. Nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kiedy, ale w 2009 chyba w Garmisch, tak. Pokonał Małysza, co było wielką sensacją i nawet pamiętam, Włodzimierz Szaranowicz to komentował i tak było słychać takie załamanie w głosie i dla Adama to jest pożegnanie z konkursem. Tu wielka sensacja, speaker wyczytał przed skokiem, Adam Małysz, były rekordzista, coś tam, a tutaj... Tu jest cisza. I potem wywiad, nie wiem, czy jeszcze nie Bartosz Heller, Adamie, no wszyscy jesteśmy w szoku, powiedz co się stało. No popełniłem tu błąd na progu, no muszę powiedzieć, że od początku sezonu na te prędkości najazdowe nie są takie jak powinny. Czy to czas na wyjazd do Ramzał? No będziemy musieli usiąść tutaj z trenerem Kruszkiem, zastanowić się. No i później wiemy, że pojawił się Hanu Lepista i trochę to zaczęło lepiej wyglądać. Adam, no niestety tracisz punkt, no bo wziąłeś na siebie Luke Rota i wyznaczasz dalej. A jaka jest punktacja? Zobaczmy klasyfikację. To, nie, to równo. Czele, ale wszystko jest w miarę być gorzej. Dobra, no. Jeszcze raz na siebie wylosuj skoczka. Ale nie możesz na siebie już, jak już odpowiedziałeś. Jest a, no dobra, to niech będzie rybusy dla wszystkich. Rybusy dla wszystkich, proszę. A wylosuj skoczka poza tym jest tylko raz na tak jak okay. Z maszyną. No. Co to jest? Jakby o pod... Jezu. Peterka. Primoz Peterka. Pierwszy był. Pierwszy macie. Peterka, tak. No bo Pet i Erka. O kurde. Tak, to jest Peterka. Zyskuje punkt. No i macie Czarny Piotruś na siebie. Czarny Piotruś na siebie. Dobrze, zabierzesz nam. No i wiadomo. Tomas Loben. Daniel Forfang, Kimro Arhansen, Karol Nordin. No, trzeba zrobić chyba podmianę, czarny kosz, nie może ten. Nie no, pięknie, pięknie tutaj kosisz, no co mam powiedzieć. No, tak było, nie zmyślam. No rozmaitości dalej. Chyba jeszcze nie było, to niech się Filip zmierzy z rozmaitościami. Rozmaitości dla Filipa. W sezonie 2000-2001 Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni z największą przewagą w historii nad drugim skoczkiem w końcowej klasyfikacji. Jaka była różnica punktowa między Adamem Małyszem a Janem Ahonenem? Można się pomylić o 5 punktów. 104,4. No pięknie. Co są eksperci? Bo niektórzy ostatnio narzekali, że no, ja bym był lepszy niż prawi eksperci. Nie bylibyście lepsi dzisiaj. Na pewno nie w czarnym. A wiesz, co jest najlepsze? No? Byłem kilka tygodni temu w programie Trzecia Seria i tam też są takie pytania na końcu. Było dokładnie to samo. Tak? Tak. Ale nie, też często to było w trakcie tego ostatniego turnieju czterech skoczni przypominane ze względu na Kamila. Także. No ale przyznajcie szczerze, że mogło się przewaga nieziemska. Się no, czy dzisiaj... Innsbruckiem tam wyrobił przede wszystkim te 40 parę punktów, co było. A to zawsze się Innsbruckiem chyba wyrabia, tak jak jesteś w formie. I to też była w jednym konkursie chyba największa przewaga. Wtedy nie? Tak. Tak. Ja się zastanawiam, czy dzisiaj przy tych wszystkich przelicznikach, przy tym, że jednak te różnice są mniejsze, to w ogóle jest możliwe, żeby ktoś tak. No ciekawe, wygrało. Czy dziś, z jaką przewagą by dzisiaj Małysz wygrał w Innsbrucku wtedy. No to... Kamil miał chyba 10 w turnieju, tak w historii. A, no to... Tą swoją. Mm-hmm. No to... A i tak była dosyć duża przecież, ta, tak? Ta. Więc to jest. Bo prawie 70 punktów chyba. No. Brawo, Filip. Dziękuję. Wyznaczam. To próbujemy Luke Rota jeszcze na siebie. A, no to proszę bardzo, Luke Rot. Ostatni już. Wysoki pressing. Uzupełni listę trenerów w sezonie 18-19. Bułgaria, Matias Żupan, Czechy, Dawid Irołtek, Niemcy, Werner Schuster, Polska, Stefan Horngacher. No i kto trenował Finów w tamtymże sezonie? Oj. Jasne, nie pamiętam, czy to jeszcze było. Się między dwoma. Kiedyś trenera Finów to północ o północ. No, nie teraz... wiem, no Andreas Mitter? Nie, Lauri Hakola. Już Hakola. No właśnie. Tak. Lauri Hakola, no więc niestety tracisz punkt. Co się polepszy, to się po... Wiesz no, dokładnie, zaszarżowałeś tutaj, ale to mi się podoba, to bierzecie na siebie, są szarże. Mam nadzieję, że tam realizatorka nadąża z liczeniem punktów, potem będzie znowu na mnie. A to są ci panowie, oni tam siedzą i też mają wpływ, bo to oni wpisują na te plansze wszystkie. Także pamiętajcie o tym, że nie to, że się wybieram ich kosztem. Znaczy, no już możemy pokazać ostateczny. Wszystko z góry ustawione. To powiedzcie, że się jednak wybieram ich kosztem. Dobrze, Filip, no niestety. No co zrobić? Powiedziałeś źle, no i wyznaczasz dalej, już nie możesz na siebie. To może czułko dla kogoś. Na Maćka. Dobra. No to Maciek, proszę bardzo, odwrót. Zobaczmy.
Mamy już okay. Postać. Okay. I teraz proszę bardzo. Czy jestem norweskim skoczkiem narciarskim? Nie. Eins. Tak. I kontroluję. Czy mam na imię Peter? Tak. Czy jestem słoweńskim skoczkiem narciarskim? Tak. Czy jestem aktualnie słoweńskim, skaczącym słoweńskim skoczkiem narciarskim? Jeszcze tak powiem, że po pięciu pytań. Ja wiem. Czy dobrze, tak. Oglądam piłkarskie kursy, także wiem. Bo tak się zastanawiałem. To ile było? Trzy, tak? Albo cztery już. Nie, jestem słoweńskim skoczkiem narciarskim. No jest. Aktualnie skaczącym, tak? Wiesz, to jest, to po prostu. No dobra, ale to dobra, to jeszcze tylko dla pewności. Czy mam dwóch skaczących braci? No tak. Peter Prenz. No tak, no i trzy punkty. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Ja skąd to pytanie, czy mam na imię Peter? No Petersen. Ja myślę, że to chyba nie jest ten klucz, ale... Ja nie powiem. Nie powiem. Słuchajcie, no Maciek tutaj widzę, pozuje na takiego Rockiego trochę, ale to co się przed chwilą pokazało, czyli aktualna klasyfikacja, ma potencjał na tak zwany memy How It Started. I potem no właśnie, może How It's Going. Spokojnie. Maciek się gdzieś tam wywali. A jeszcze trochę pytań jest, przypominam łącznie z 2 na 1, a wtedy, znaczy 1 na 1, a wtedy można, jak ktoś mówi, coś zyskać, ktoś straci, wiadomo, to są, no zresztą ostatnio widzieliśmy emocje dziś tam do samego końca. Brawo Maciek, wygrałeś 3 punkty, no i wyznaczysz. A co tam, czarny Piotruś na siebie. No to, a czekaj, jest jeszcze? Chyba jeszcze dwa. Tak, proszę bardzo, bo Luki Rota nie ma, czarny Piotruś. Proszę bardzo. Taki czarny Piotruś. Jarosław Mądry, Robert Zygmuntowicz, Stanisław Styrczula, Alojzy Moskal. No powiem, tak się domyślałem, że jak to trafi na ciebie, to będziesz wiedział, ale wreszcie mogą mieć delikatne problemy. Właściwie chciałem, żeby był element polski też. Takimi latami 90. teraz, wczesnymi na lat 90. Tam jeszcze skakali też Jan Kowal i Zbigniew Klimowski, no ale to by było za mocne. Bogdan Papież jeszcze był. Alojzy Moskal, on tam w dwóch konkursach go zarejestrowałem, czy w trzech, że wystąpił, no ale on był tam, jak sobie Bartłowiej sprawdziłem. Bartłowiej Gąsienica Sieczka. Jak ja sprawdzałem, ten Alojzy Moskal, nie wiem, czy on nie był mistrzem. A nie, on nie był, on był medalistą, tylko mistrzem Polski. Nie, mistrzem Polski. Za to mistrzem, ale Polski, jest na YouTube, mistrzem jest... Polski był Bartłomiej Gąsienica Sieczka, który w drużynówce w Planicy w 93 roku skoczył najkrócej z Polaków. Kogo ty zaprosiłeś? Kolekcjonera starych nagrań. Maciek będzie pierwszym uczestnikiem w historii quizu skoka, który nie dostanie prawa obrony tytułu. Jak to się mówi, no... Zaraz tu zrobimy jakąś zapadnie z krokodylami, tak, ślad po Maćku zaginie, nie? No ale naprawdę na razie piękna wiedza, dobrze, no i wyznaczam. Dobra, to kogoś innego teraz. No to niech się ze zwierzętami jeszcze zmierzy Kuba jeszcze raz. No dobrze bardzo, świat zwierząt. Dobrze. Kuba. W jakiej miejscowości Jakub Kot zdobył drużynowo brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów? A. Erzurum, B. Szczypskie Jezioro, C. Oberstdorf, D. Hinterzarten. To albo B się tylko zastanawiam. Dam Erzurum. Erzurum? No nie, B. Szczypskie Jezioro. Szczypskie Jezioro. No, w Erzurum to nie zdobył ten. Zniszczą? W Erzurum to wiem, że Kuba Kot zdobył uniwersjalne jakieś medale w 2000. A Zniszczą gdzie był ten? Wicemistrzem? Może był, no. Przede wszystkim tam się skocznie zawaliło. Pomyliłem uniwersjalne. A tam były nawet przecież podchody, że Puchar Świata już robić, tak? Tak, ale finansowo nie wyrobili. No, Erzurum to tam Jakub Szumski. Ale to tam było jakieś wczesne, jakieś tam rozmowy. Jakub Szumski teraz. I zadebiutował i wygrali w końcu. Pięknie. No właśnie. Wygrzebali się z ostatniego miejsca w tabeli. Czyli takie specyficzne tureckie miasto, które my możemy kojarzyć nie tylko z piłką nożną, ale i ze skokami narciarskimi. Prawdopodobnie drugiego takiego tureckiego miasta na świecie nie ma. No niestety Kuba odpowiedział źle. No, ale może Artur Bała już coś znalazł, jeszcze nie opublikował. Jeszcze nie wiem o tym. Artur Bała to niedługo, myślę, że na Marsie jakąś skocznią. Maciek, wyznaczasz dalej, a ty Kuba tracisz punkt. Nie no, przecież w końcu miało być tak, że nawet jak nie... Ale nie, ale to było do losu i skoczek. Dobra. To w takim razie czułko dla Filipa. No to Filip, proszę się odwrócić. Czułko dla ciebie. Jest pewna postać. No i już nie widać, już tam nikt cię nie posłucha. Ja zadbam o was, jak ostatnio. A, no tak. Pięknie, dobrze. Piękny gest. Catering. To jest jednak człowiek, który pomyśli o wszystkim. Znaczy jedyne, co mógłbym zrobić tutaj pożytecznego, to właśnie myślę to. Czy jestem Austriakiem? Nie. Niewątpliwie pole się zawęziło. No właśnie. Zostało jeszcze jakieś 200 krajów. Nie, ja mam swoją koncepcję tutaj. No. Ja nie wiem, czy ona jest w ogóle słuszna, ta koncepcja.
Czy wygrałem turniej czterech skoczni w XXI wieku? Nie. Czyli niesłuszne. No ja mam jeszcze 5 pytań, możesz zapytać o wszystko. Przed możesz zapytać, czy trener jest jak pogoda. Świat na sucze. Brakuje takiej muzyczki z milionerów. Czy jestem aktualnie skaczącym zawodnikiem? No nie. Nie. Jakby co, wiem, że można też mówić tak. Ale na razie trzeba oszczędnie gospodarować. Takami. Takami. Takami to brzmi jakby jakieś imię japońskiego. Takumi Akahoshi. Bo Takumi Minamino jest. Ty Minamino zacznij strzelać w końcu. Chociaż w sumie z drugiej strony Klopp, ty zacznij, żeby go grał. Dobrze, czy jestem Niemcem? Nie. Skoczkiem z północy? Nie. Już 5, tak? 5, tak. Dawaj za 3. Jak masz? Z kim ja jestem? Mam kryzys egzystencjalny. Nie wiem, kim jestem. Jejku, jejku. No i ten... Ciąg logiczny. Jest jakiś ciąg logiczny? Jest. Jest jakiś ciąg logiczny, tak? Niewątpliwie. Dobra. Myślałem, szczerze, no skoro nie, no to nie, bo myślałem, że tutaj turniejem czterech skoczni lecisz po prostu, no bo i Preuss wygrał, i Petersen wygrał turniej czterech skoczni. Słuchaj, no, ja kiedyś myślałem, że taka jedna Julia z gimnazjum coś tam lubi mnie. Okazało się, że do innego Wojtka. I zaufałeś jej, tak? No nawet poszliśmy na spacer nad jeziorko w lesie u mnie. Szybskie? No nie, no. Tam to pewnie nie doszedł. Ale to była pierwsza i ostatnia randka? No, można tak powiedzieć, chociaż jeszcze potem parę razy siedzieliśmy razem. Z innym Wojtkiem przegrałeś, tak? Uznajmy, że jak pożyczyła mi długopis na matematyce, to byłem tak tym zajarany, że niech to będzie też randka. Nie, to w ogóle była ciekawa historia, bo w gimnazjum u mnie w klasie byliśmy tak niesforni, że pani stwierdziła, nasza wychowawczyni, że wprowadzi system usadzenia, że nie będziemy siedzieli w ławkach tak jak chcemy, tylko ona normalnie w dzienniku wydrukowała, bo to jeszcze wtedy były dzienniki papierowe, układ ławek i kto ma z kim siedzieć, że później każdy nauczyciel jak przychodził na lekcję, to brał ten dziennik i pierwsze co widział to ten układ ławek i on miał nakazane, żeby nas tak usadzać. No i każdy tam narzekał, no bo wszyscy siedzieli z jakimiś tam ulubionymi kolegami i tego, a to było tak posadzone, że tam chłopak z dziewczyną zazwyczaj jeszcze tak. A ja byłem jako jedyny zadowolony, bo akurat siedziałem właśnie z Julią i potem w ogóle nie miałem pretensji. A, czyli to był przypadek, to nie było tak, że ona chciała z tobą siedzieć? No pewnie, że nie. No to... A ten, nad to jezioro tylko dlatego poszła, bo obiecałem jej, że dam jej przepisać wypracowanie z polskiego. Chciałem, że oddasz jej ten długopis. Nie? Wszystkie takie są, nie? Potem wyrzuciłeś go do jeziora, nie, smutny. No, no zupełnie poważnie. Pozdrawiam serdecznie Julię, już z tego co widziałem na Facebooku jest zaręczona. A skoro na Facebooku, to znaczy, że w życiu chyba tym bardziej. No, Filip. Dobra, Primož Paterka. Nie, zobaczmy. Jednak nie, no już chciałem tym rytmem. A ja też myślałem, że to będzie Primož Paterka. A czekaj, to powiedziałeś, ile on, 5 pytań? Tak, to minus 3. To minus 3. Minus 3. Minus 3. No trudno. Ja no. też myślałem, że się pojawi Primož, ale też z drugiej strony myślałem, że będzie na przykład Piotrek Żyła, no bo Peter, nie? No. Ale więc może by mi się udało, ale Piotr Fijas trudny. Trudny. No słuchaj, trudne, właśnie trudne. Ja chciałem Piotra Żyłę, no ale uznałem, że to będzie za łatwe. No i Piotr Fijas tak po prostu też ciągle logiczny jest. Wybrałem ale... zły model, no. No dobrze. Teraz jak po włosku i w innych językach jest Piotr, nie? Kto wyznaczał ciebie, bo zapomniałem. Ja, Maciek. A, no to Maciek, kosisz dalej. Skoki narciarskie 2002 dla Adama. Serdecznie zapraszam, Adam Mały. Tak, no, przepraszam bardzo. Grałeś? Grałem. I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Mały. O jakim obiekcie w ten sposób mówi w grze Skoki narciarskie 2002? Serdecznie zapraszam, Adam Mały, Włodzimierz Szaranowicz. A, Planica, B, Harachów, C, Willingen, D, Garmisch, Partenkirchen. Nie pamiętam. Na pewno nie Gapa, bo to było to tu, na tej skoczni, Adam Mały. Willingen, no chyba, poczekaj jeszcze, no bo Planica, on tam miał rekord, nie miał tam rekordu, a Harachow, kurczę, nie pamiętam, ale moim zdaniem chyba nie miał, no, nie no, Willingen moim zdaniem, co? Brawo, Willingen, to właśnie taki no paradoks, tak, że no jaki rekord świata, rekord skoczni, owszem, ale do rekordu świata tego nie pamiętam, ale wtedy to nie miało znaczenia, w każdy rekord świata należał do Adama Małysza. Brawo, Willingen, to jest dobra odpowiedź, no i wyznaczasz przy ciebie Adam. A jak punktacja, bo zobaczmy. Ja chcę wiedzieć, ile mam.
No to Filip teraz udowadnia, znaczy, że ja nie, nasze zwycięstwo ja nie było przypadkiem. Nie wiem, czy nie bronię podium. No ale to wiesz, minus, bo ja nie wiedziałem, że to minus 3 odchodzi. To bym zapytał, a na przykład Adamowi zabrakło. A na przykład jak wezmę czułko na siebie. Sej, no nie, nieznajomość prawa szkodzi, tak? I nie odpowiem, to mam minus normalnie, ile? Nie, przy czułku jest normalne zasady. Czyli 0. Nie no, jak nie odpowiesz, to masz minus 1, zależy po ilu pytaniach. Jak po 5 nie, jak po 5 odpowiesz źle, to minus 3, jak po 6 to minus 2, jak po 7 to minus 1. No dobra, dawaj mi to czułko. No to spróbuję podgonić. Nie śmiać się tam! No już, no co jest? Czemu oni się tak śmieją ze mnie tam? Nie wiem, no bo może nie wiem, no sobota jest. Kurde, boję się. No proszę. Przypomniałeś o biologicznym. No ja wiem. To było to głupie? Czy jest coś jeszcze głupiego? Kurde, co ty wymyśliłeś? Czy mam na imię... Od razu się podpię. Czy mam na imię Piotr? Tak. No i widzisz. Ale jestem... się krok zawiedzi. Znaczy, nie no, muszę być skoczkiem, jeżeli to jest quiz o skokach, bo teraz te śmiechy, to wydaje mi się, że... Adam, zadaj pytanie. Czy jestem skoczkiem narciarskim? Nie. Ani trochę. Okej. Okay. Może ciasteczko? Piotr. Czy jestem aktorem? Tak. No. O, zaraz się będziecie śmiać, baraj czy głosem. Czy byłem papieżem? Nie. Gdzieś? Nie. Chyba. Czyli nie jest to Piotr Adamczyk. Czwarte pytanie, czekaj, tak? Poczekaj, jakiego mamy aktora Piotra? Piotr, o Jezus, mam czarną dziurę w aktorach Piotrach. Mam Adamczyka i poczekaj, Piotr, o Jezus. No to i tak jestem blisko w miarę. Czy gram aktualnie w jakimś serialu albo w ostatnim czasie grałem w jakimś filmie? Poczekaj. To jest, to wymaga weryfikacji. Czyli może to być starszy aktor jakiś? To wymaga weryfikacji. Ale i tak już, i tak szacun. No. No nie, no bo te śmiechy, to ja od razu wiedziałem, że to nie może być skoczek. No, tak. W ostatnim czasie tak. Okej, czyli starszy i coś tam gra jeszcze. 5 pytań. Możesz za 3. Aha. I tylko tak nie, nie? Adam, pamiętaj, o co walczysz. Przypominam wam również, to jest... Nie, Piotr Polk to nie jest, bo byś od razu powiedział, że gra. Kurczę, mam straszną czarną dziurę w aktorach. Jezus Maria. Czy grałem w na przykład... w Klanie? Nie. Piotr, o Jezus. Jedno pytanie jeszcze. Czy mam ponad 60 lat? Tak. Okej. I już strzał. Piotr. Może też Fias, tylko o czymś nie wiemy. Piotr Fias, aktor? On by się radował. Piotr. Jakby trzeba było zahartnąć przed skokiem, to by... Myślę o aktorach, a w głowie mam Piotr Polczak cały czas. To jest Piotra Polka. Dajcie mi nie jest to Piotr jeszcze. Brożek na pewno. No nie. Jeszcze mu podpowiedz bardziej. No. Piotr... Kurde, jacy tam Piotr? On musiał grać jakąś taką idiotyczną rolę. W jakimś Świat według kiepskich albo coś takiego. Na bank. Nie wiem, dobra, poddaję się. Strzel coś, no. Jakiekolwiek, no. Właśnie mam czarną dziurę wśród aktorów powyżej 60, którzy mają na imię Piotr. To pozwolę sobie powiedzieć, znany jak mało kto. Może Maciek się taki pewny czuje, że... To poczekaj, to jakieś killery i tak dalej, to dajcie mi jeszcze chwilę. Piotr. Dobra. 45. Zabawcie widzów na chwilę. Piotr. Wojtek, opowiadaj dalej o tej Julce.
Ale czekaj, ale ty miałeś anegdotę o Jarosławie Simku, no który ostatnio... A tak, Jarosław Simek był tutaj jako postać, która nie była skoczkiem. Dzięki Jarosławowi wkurzony. Simku... A dobra, bo Adam odpowiada, to nie. Proste. To potem powiem. To odpowiedz i... Będę wkurzony, bo to będzie mega proste pewnie. Dawaj, 10 sekund. Piotr... Nie, no nie pamiętam, nie wiem. 5. Dobra, zobaczmy. O Jezu, drogi! Boże! Ale ja myślałem w pewnym momencie, że trafi, kurde. Jak no, tak kurde, ale miałem jakąś czarną rzeczę. Skąd to pytanie właśnie aktor, tak? No bo nie, no bo od razu skojarzyłem, że... No wiesz, że dobrze mogłeś, nie wiem, piosenkarz, nie? No nie wiem, ale... Tu też by trafił, jakby powiedział piosenkarz. Ja zawsze w takich przypadkach, jak jestem w czułku, to zadaję pytanie, czy jest to postać szeroko pojętego show biznesu, czy tutaj aktor, piosenkarz, więc to wtedy możesz sobie rozszerzyć. Ale Piotr Franceski też są piosenkarzem. I to wybitny, bo przecież Franek Kimono, ja wam muszę powiedzieć, że to nie jest tylko, to nie tylko jest ja jestem King Bruce Karate Mistrz, ale jest na przykład jeszcze Pola, Monola, plus Coca-Cola, tankowanie wychodzę nocą. Z baru, a ze mną Jola. Tak, to tankowanie nocą trochę przed północą. Tankowanie nocą trochę przed północą, tankowanie nocą, no i świat i gwiazd, znowu kto nocą sparuje, ten bak zatankuje, kto nocą sparuje! Było, no. I z nowszych oczywiście jeszcze, wiesz... Jestem barmanem na tym dancingu. Tak, jestem barmanem na tym dancingu, nie no. Piękna dyskografia. Kiedyś, muszę się przyznać, miałem płytę, a właściwie miał mój tata, ale mu ją podwędzałem regularnie do samochodu. Chciałeś anegdotę o Jarosławie Simku, Jarosław... Po pierwsze okazuje się, że istnieje, oczywiście przepraszam pana Jarosława serdecznie, a po drugie okazuje się, że też jest ciekawym człowiekiem. Jarosław Simek swego czasu, nie wiem czy jeszcze jest, ale swego czasu był drugim trenerem reprezentacji Czech, no i uratował mi kiedyś kilka tysięcy złotych, dlatego że z posezonowej imprezy w Planicy wracałem właśnie z Czechami w busie. I w bagażniku zostawiłem laptopa, w którym miałem cały sprzęt z radia. Mm. I miałem nowego laptopa, którego dopiero co wziąłem na ratę. To widzę, że tam z tymi Czechami... I na szczęście Jarda Simek zabrał go do swojego pokoju i potem mi oddał. Bo się dowiedziałem, że on... Później znalazłeś się w tym pokoju, oczywiście tak. Nie przypadłem. Jeszcze po drodze był Borek Sedlak, który właśnie mi powiedział, że on go ma i... Pięknie. Czyli Borek Sedlak, ocieplanie wizerunku tak, Borka ocieplanie. Panie Borku, to dziś bardzo dziękuję, że mi pan powiedział, kto ma mój plecak. No to za smat wejdzie. Dokładnie. No cóż, no niestety, Adam, no, jak ci mogę powiedzieć, traciłeś punkt. No tak, Piotr Franceski będzie ci śnił po nocach, no i wziąłeś to czołko na siebie. I więc... dla kogoś mogę, tak? Tak, teraz. To może dla Kuby, niech będzie rozmaitości. Rozmaitości dla Kuby, proszę bardzo. W pamiętnym turnieju czterech skoczni w sezonie 2005-2006 Jakub Janda i Janne Ahonen zajęli ex aequo pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej. Dwa konkursy w tym turnieju wygrał Ahonen, jeden wygrał Janda, a konkurs w Innsbrucku wygrał pewien Norwyk. Kto nim był? Mam pewien typ. Kurczę. Nie takie proste będzie. Wiesz, zawęziłem tutaj, żeby było wiadomo z jakiego kraju. Dziękuję. Teraz kuba, słuchaj, to jest prawie jak strzał do pustej bramki. To już jest, nie? Chociaż. Roar, jak czy to już za późno? Mm. Lars Bysztel. A to był ten sezon, to który został mistrzem olimpijskim przecież, tak? Który nie. Lars Bysztel. Szalenie ciekawa kariera, trzeba powiedzieć, tego zawodnika. Aczkolwiek krótka. I tu postawmy kropkę. No niestety, Kuba, nie udało ci się, tracisz punkt i wyznaczysz. Przecież nie, poczekaj, bo nie, Adaś wyznaczył. Adam, tak, ja? Nie, tak, tak, tak. No, Filip niech trochę się odbuduje. Jak sobie nie dzisiaj losy, no i tak jesteśmy mnie to czeka, w komitywie, to pomagamy tak. Sobie, to niech będzie dla ciebie. Albo dawaj, jeden na jeden weźmiemy sobie. No ale to jaka to komitywa? ale to nie jeden na jeden, dobre. Nie, no dobra, to nie, to dam ci coś innego. Później jeden na jeden będziemy się mierzyć. Świat zwierząt. Świat no zwierząt. To... Świat zwierząt. No co ci mam dać? Dobra, świat już. Zwierząt. Półfinał Ligi Mistrzów. Maciej Kot zdradza swoje sympatie. Jaka jest piłkarska sympatia Macieja Kota? A. FC Barcelona, B. Juventus, C. Chelsea, D. Real Madrid. I przypadkowo trafiła na gościa, który ostatnio przeprowadził godzinny wywiad z Maciejem Kotem. Ale o to nie pytałeś. Nie pytałem o trochę ciekawsze sprawy, mówiąc szczerze. Ty nie wiesz? Myślałem, że to będzie taki strzał, kurde, że też o tym gadaliście wtedy. Nie, tam widziałem, w życiu. Tak, trochę też poza skokami. No nie wiem, znając charakter Maćka, to może być Real Madrid.
To prawda. No. Brawo. No widzisz, pomógł. Real Madryt. Dziękuję bardzo. A to było, co ciekawe, akurat ten wycinek z artykułu przy okazji półfinału Ligi Mistrzów Borussia Dortmund Real Madryt, i on wtedy zdradził, że kibicuje Realowi. No i jak to się skończyło, wszyscy doskonale pamiętamy, a najbardziej Robert Lewandowski. No to było ostatnie pytanie z kategorii Świat Zwierząt, no ale jak pewnie zauważyliście, były koty, były ptaki, był wilk, także również zwierzęta są istotami żywymi. Pamiętajcie o tym, żeby ich nie gnębić. Przesłanie. Filip, wyznaczasz. No dobra, to na siebie rozmaitości w takim razie. A jaką punktację mamy? Właśnie, to zobaczmy. No bo to widzisz, nic mi to nie dało. Na razie się tylko wybroniłem. A, no tak, tak, bo na tym nie masz więcej. Tak, tak. Zapomniałem. No, ja odpowiadałem tylko na te, które nie dają punktów. Ale powiem ci, Filip, jakbyś tak wziął 4 razy 1 na 1 z Maćkiem i 4 razy wygrał, to możliwe, żebyś Maćka wyścignął. No, jest to możliwe. To jest plan. Dajmy sobie czas. Rozmaitości dla Filipa, proszę bardzo. Turniej Row Air jest rozgrywany od 4 sezonów. 3-krotnie najlepszym Polakiem był Kamil Stoch, który 2-krotnie wygrał i raz skończył ten turniej na 2. miejscu. Jednak w sezonie 18-19 nastąpiło załamanie. Kamil skończył turniej na 9. miejscu i 2 Polaków było od niego lepszych. Podaj te 2 nazwiska. Tylko żeby to nie był jakiś... 18-19. Żeby to nie był jakiś absurd. Schyłkowy Horngacher. Na bank schyłkowy. Jeden może być. Może być jeden jakiś, wiesz, taki, który... No kurde, bo to tak na pierwszą myśl, no to przychodzi ci Żyła Kubacki, tak? Wiadomo. No. Ale... Może być Haczyk, znając Wojtka, może jakiś być jakiś... A ja wiem. Wszyscy wiedzą, jak nie muszą odpowiadać. Tak, to zawsze tak jest. Ja chyba też wiem. Chyba. Dobra, szybka analiza. A ja sprawdzę, czy się nie pomyliłem. No nie. Kubacki wolny. Brawo. 8 Jakub Wolny, 7 Dawid Kubacki. No to była właśnie końcówka Horngachera, kiedy Jakub Wolny, no chyba najlepszy swój okres w karierze się tam... i pokazywał naprawdę duży potencjał, no i później też to się... A to pamięta... no było jakby w kontraście do tego, co działo się na początku. Pamiętałeś? Tak, tak mi się wydawało. No właśnie, bo to tak... Wygrał Ryo Kobayashi wtedy, no nie dziwi nas, bo to był ten jego wielki sezon. Drugi był Stefan Kraft, a trzeci Robert Johansson, sympatyczny wąsacz, jakbyście nie wiedzieli. No brawo, wygrałeś punkt, bo wyznaczyłeś na siebie, no i wyznaczasz dalej. Dobra, to ja wylosuję jeszcze skoczka. Bo ty nie byłeś, tak? Nie byłem. No to proszę bardzo, wylosuj skoczka na siebie. Może prawą rękę. Taka literka. Ly. Terka ly, dobrze. Ly. Gdzieś odkładamy, tak? No masz mi to tak, ja tutaj, prawda. No niby tam śmietnik jest, ale śmietnik to jeszcze na co innego, ale to potem zobaczyć. Widać, mamy się bać. Nie, nie widać. Nie, to ja czytam, ja mam tutaj taki sympatyczny system GoPro RSX 250 i to wszystko. A już Raniszek jest pod literką L. I pytania. Ile razy na podium, tak? No, to jakby idziemy kluczem trochę statystycznym, żeby ktoś potem nie gadał, że miał pytania na przykład o to, kto jest żoną, albo o to, co lubi jeść, tylko to wszystko podobnie. Ile razy zająłem miejsce, to inaczej trzeba bym przemodelować. Ile razy byłem w 6 w tym sezonie Pucharu Świata? Indywidualnie oczywiście. No to ci utrudnił. Hopie. W czołowej 6 ile razy mógł być Andrzej Raniszek? Z kilka. Dobra odpowiedź? 5. Brawo. Jakie miejsce zająłem na tegorocznych, no już nie tegorocznych, tegosezonowych, w tym sezonie na Mistrzostwach Świata w lotach? Możesz się o jedno miejsce pomylić. Tam wszystkie próby miał dobre poza pierwszą. Pamiętamy, co się działo w kadrze słoweńskiej, prawda? Zamieszanie, zwalnianie, Instagram. O jedną się mogę pomylić, o jedną, tak? Jest, tak. Pam, 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 pam. 8. 12. Uj. Jakie miejsce zająłem w klasyfikacji generalnej w poprzednim sezonie? Możesz się pomylić o 2 miejsca. Osiemnaste. 19. 15. Byłeś blisko, żeby się złapać na widełki. Jeden punkt. Dobra, nie jest źle. Jeden punkt dla ciebie. Trzeba prowadzić zasadę strzelania w 15. Po prostu no tak, Kubacki, Laniszek tutaj jest tam 15. Dobra, no jeden jest. Jeden punkt, jest, no i wyznaczysz. Też na farcie, ale to już inna sprawa. Zawsze to ile chodzi. Odrobiłeś? Zobaczmy. Na razie chyba za 2. Chyba, no. Może to zaczyna być wyglądać. Wiesz, resztę przynajmniej. Filip, co kurde, dalej? Kurde, coś mi lata.
Dobrze, to niech będzie w takim razie Kuba. Boimy się tego jeszcze, jeden na jeden. Co nam jeszcze zostało? Zostały jeszcze jedne rozmaitości, na pewno widzę. Czarny Piotruś raz. 4 razy 1 na 1. No 4 razy 1 na 1 to chyba właśnie. Rybusy na pewno Rybusy zostały. Rybusy 2. Skoki narciarskie 2002, serdecznie zapraszam, Adam Małysz 2 razy. To skoki narciarskie w takim razie. No to 2002. Skoki narciarskie dla Kuby. Na jakim obiekcie w grze skoki narciarskie 2002, serdecznie zapraszam, Adam Małysz, odbywają się jedyne zawody w środku nocy? A. Sapporo, B. Garmisch-Partenkirchen, C. Falun, D. Lahti. No i to prawda, tak zwany obrazek poglądowy. Piękna to była grafika, piękna. To właśnie łezka wokół kręci, jak się widzi taki screena. Spróbuj Sapporo. O nie, właśnie. Nie? Garmisch-Partenkirchen. To było tak, mnie zawsze zastanawiało, jak to jest w ogóle, z jakim paniem. Skąd? Akurat w Garmisch to takie, bo tam jest parę takich obiektów, że jest taki półmrok albo mrok. Że widać, że to jest na przykład, nie wiem. Planica późne, jest mroczna bardzo. Późnie popołudnie. Ale tam jest kompletny jakiś środek nocy, jakby o drugiej wsiadali na belce i. No, ale wiecie, na przykład w grze, to też sobie czytałem, przygotowując się tutaj, i nawet zastanawiałem się, czy tego nie dorzucić do, jako takie jakieś pytanie z gwiazdką, ale stwierdziłem, że tego nie zrobię. Była gra Ertelski Jumping 2000 też, która nie została na polskim rynku wydana, bo jeszcze wtedy... Ta sama seria. Nikt się w Polsce skokami nie interesował. I tam, jak zrobili turniej 4 skoczni, to finałowe zawody są nie w Bischofshofen, tylko w Hakubie. To jeszcze w ogóle, powiedział, większe pomieszanie z poplątaniem. No ale tak, tutaj Garmisch-Partenkirchen. No i Kuba, tracisz punkt, no i Filip, wyznaczasz dalej. Dobrze, to ja zostanę Waltem Kowalskim w takim razie tego quizu i biorę 1 na 1. No dobra, zobaczmy, co tu będzie. 1 na 1, zobaczmy. Oszacuj łączną liczbę punktów, jaką w swojej karierze zdobył Adam Małysz i też obrazek poglądowy oczywiście. Boże, drogi. Jeden mówi, Adam, drugi pisze, tak? Adam, tak, Adam Małysz w barwach ruchu. Ale to chodzi Chryste, o panie. Ile punktów? Ile w całej karierze w Pokarze Świata i zdobył punktów w sumie. Adam Małysz. No i możemy się... Ale rzeźnik. Słuchaj, to jest poważny quiz, a nie wiesz, popierdłucha. No i możemy się mówić, że Filip zapisze, a dobra. Maciek powie. Maciek, o ile się można mylić? No o nic, no, kto będzie bliżej. Kto będzie bliżej, aha, okay. Będzie bliżej. Wygra, nie? Tik, tok, tik, tok. Tutaj można mniej oszczędnie gospodarować takami. Michał Kropiewniński, Elo Elo 520. No. Pozdrawiamy. Jest taka godzina, że można zacząć się umawiać na jakieś, prawda, wieczorne spotkanie. Ale to będzie w środku tygodnia leciało. No, ale w środku tygodnia też się można umawiać. A to wiesz. Ma, trochę będzie żeby... kolejne po prostu. Jak się masz? Gotowy? KTS weszło. Michał Kropiewniński, muszę wam powiedzieć, że jest to człowiek, który Roberto mieszka, Carlos KTS Weszło. Mieszka w Zielonce, jest zawodnikiem KTS Weszło. W przeszłości występował m.in. w Giga Petargówek też. W Polonii Warszawa, w Polonii również. Warszawa też. No i śmialiśmy się razem z Michałem Kropiewnickim, że jak KTS przestał grać na Marymoncie. Przestał grać na Marymoncie. To i przeprowadził się na Okęcie, to śmialiśmy się, że bliżej będziemy mieli na Jagiellonie niż na Okęcie, bo mieszkamy też przy tej drodze takiej wylotowej na Białystok. No i tak, tak to jest koniec dowcipu. To już jest po dowcipie. No dobra, chyba nie będziemy przedłużać. No, ja mam typ, to ty zapisz, muszę zapisać. No to zapraszam, to dobra. Zapiszesz u mnie tutaj na tym. No zapisz, proszę bardzo. Gorzej, jak to samo wytypujemy. No raczej nie ma takiej możliwości. Dobra, dziękuję. Okay. Dobra, ja mówię 15 tysięcy. Dobra, 15 tysięcy, Filip 14320. No odpowiedź dobra, 13 700. Kurde. Filip... Za bardzo zaokrągliłem. Jaką miałeś taktykę, jak liczyłeś? Wiesz co, tak sobie przypomniałem, że ponad 10 tysięcy w tej dekadzie całej i tak starałem się, jak ile w 90-tych latach miał. No tak, nie, ja to tak, wiesz, politechnicznie trochę bardziej, bo tak, nie, ja to, 11 ja sezonów na topie, ścisłym, aha, 11 także. Sezonów na topie takim, powiedzmy, średnio, no to tak wyciągnąłem średnio mniej więcej 1000 punktów, nie? Razy 11 sezonów, no to ci wychodzi tam 11 tysięcy. No tak. I dodałem tak. To nie, ja sobie tak pomyślałem, że tam jak były te podsumowania dekady, że tam miał
coś koło dychy. 3000 stop wziąłem chyba. No, no ale za bardzo zaokrągliłem. No. No dobra. Co ciekawe, Adam Małysz jest na drugim miejscu w ogóle, jeżeli weźmiemy pod uwagę sezonę od 93-94, bo wtedy chyba nastąpiła zmiana punktacji. Janek pierwszy jest Janek. Janek, tak. I tutaj przy Janę byście byli bliżej, no bo on miał 15753. Mhm. Trzeci Gregor. Trzeci Simon Amann. Czwarty Noriaki Kataj. Piąty Kamil Stoch, czyli kolejny polski element. To Gregor też niżej. Dużo. Gregor szósty. Gregor szósty, siódmy jest Morgenstern, ósmy Kraft, dziewiąty Peter Prewc, dziesiąty Andreas Witthels, tak prezentuje się ta czołowa dziesiątka, jeżeli chodzi o liczbę punktów Pucharu Świata w całej karierze. No i brawo, Filip. To jak klasyfikacja wygląda? Dwa punkty dla ciebie, Maciek minus jeden. No już odrobiłeś. No, no już no, się robi. No. No i wszystko w twoich rękach teraz. Co robimy, Filip? Dobra, biorę jeszcze jedne rozmaitości na siebie w takim razie. No to proszę bardzo, ostatnie rozmaitości. Ostatnie. Dwóch skoczków w historii wygrywało letnią Grand Prix trzykrotnie. Podaj te dwa nazwiska. Oczywiście obrazek poglądowy. W takich warunkach skoczkowie skaczą lat. Na pewno Adam Małysz. Trzeci. I jeszcze jeden skoczek. Chyba wiem. Waham się, szczerze mówiąc. Między dwoma panami. To może być w ogóle bzdurny typ, ale... Letnia Grand Prix to oczywiście też ciekawe by było, jak kiedyś połączyli to z Pucharem Świata Zimowym. Myślę, to może na przykład wtedy, tak jak często tutaj... Tak, bo ty jesteś fanem dyscyplin całorocznych. Ja jestem fanem dyscyplin całorocznych. To Fiska poglądaj, bo jest jedna klasyfikacja całoroczna. No, to ostatnio oglądałem w Szyrku przecież, tak? I w Zakopanem. Są takie miejscowości, w których się zawody odbywają tej najwyższej rangi tylko latem. Na przykład Courchevel, tak, Einsiedeln. Hakuba od wielu lat. Hakuba. Interstarten też często. Starten też, tak, tak, tak. No. To pamiętam w tej grze już najnowszej, RTL-ski Jumping 2007 był właśnie triplotni Grand Prix i to było tak fajnie tam odwzorowane. Już w Zakopanem nie przyjeżdżał pociąg tam niestety, tak jak w skokach narciarskich 2002. A będzie za Małysza pół punktu? No nie będzie, no to nie ma połówek. No. Te zasady są płynne. No, a co proponujesz, powiedzmy? No musisz jakoś zaoferować, żeby tutaj w ogóle... Brak minusa. Ale jaki brak minusa, że co? A, no bo ja wziąłem na siebie. Jak odpowiem teraz źle, no to będę miał minus. To no tak. Nie? A, ale powiedziałem Małysza. A, bo wziąłeś, no... Albo minus. A nie masz pomysłu z tym drugim naprawdę? Mam dwa pomysły i podejrzewam... No to strzelaj. No strzelaj, no. Tak. Tak? No i co? No i po co? No i na. Nie, albo Morgan, albo Schiedenzauer, nie? Morgenstern. Tak się zastanawiałem. Ale Małysz i Tomasz Morgenstern, więc. No brawo, widzisz, cały punkt mogę się najpierw. Cały punkt dla ciebie. Dobra, kończę zabawę. I w takim razie i teraz dla Adama. No, no co ja chcesz, się pobawię. Co chcesz? A co mogę? Co zostało? Skoki jedne, narciarskie. Aha. Piotruś. A, i Piotr. Nie, Piotrusia to ja nie chcę. To daj mi skoki. To skoki. Tak. Skoki narciarskie 2002, serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Jak w grze skoki narciarskie 2002, serdecznie zapraszam, Adam Małysz, nazywał się Jakub Janda. A, Jakub Panda, B, Jakub Banda, C, Krystyna Janda, D, Jakub O Jezus, Banda. Nie pamiętam. Dawaj, Krystyna. No nie, nie Krystyna Janda. To wiesz, śliskie tematy są. No, a słuchaj, mogła skakać. No tak, Krysia. No dobra, nie będziemy przedłużać. B chyba. Jako Banda? Albo nie Banda. Nie, bo myślę, że oni by tak nie wpadli na taki pomysł. Jakub Wanda, D, ostatecznie. Dobrze, no wyratowałeś się, chociaż już się zastanawiałem, czy tego B nie uznać, ale dobrze. Jakub Wanda, tak, tak, prawda? W? Tak? Dwojga w? Imion, tak. W. Jakub Wanda. Tak, bo tam zawsze też był klucz jakiś przy tych wymyślonych innych nazwach. No. Tak samo jak przy Noriakim Kasaim, no to był klucz, że to było wszystko przestawione, no to tutaj raczej bandy, pandy by nie wymyślili. Przestawiony najbardziej to był Martin Wartchel. Tak, Martin Warskel. Ale był na przykład Andreas Goldbringer. Tak. Był też Aleksej Kalasznikow. Najlepszy był Aleksander Frau. Aleksander Herr. Aleksander Herr. Ja pamiętam z tej gry skoki narciarskie 2003, bo ten egzemplarz posiadałem, to był Szymon Mamann. Nie wiem, czy... Tak. A chyba było tak, no.
No tak. Widzisz. Ale w dwójce chyba nie. W dwójce inaczej miał, nie? Nie pamiętam, w polskiej wersji był chyba normalnie. Normalnie? Tak, bo tam może, część nazwisk w polskiej edycji tej gry była prawidłowa. Bo Polacy, ale na był na przykład Matti Hautamäki chyba. Był na, pamiętam, że... Na pewno był Schmidt. Tak, Schmidt też był, bo Schmidt był też tak zrobiony prawdziwie, bo on miał tam w ogóle kask chyba Milki. I taki czarny kombinezon, pamiętam. I też był jeszcze Georg Zuspalet, jakoś tak było. Dobra, w każdym razie Adam odpowiedziałeś, to było ostatnie pytanie z kategorii skoki narciarskiej 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz, no i wyznaczam. No to ja jeden na jeden z Maćkiem. Proszę bardzo, jeden na jeden z Maćkiem. No i proszę, można powiedzieć. O jest, debata znowu. Ostatnio na tej temacie, jak to się mówi, to jest ta kategoria właśnie pokazująca rolę wataszki prowadzącego, który może kosić, wycinać. Ale wiesz, że ja muszę być stronniczy teraz. Tak. Jeżeli ci sumienie nie przeszkadza, no to możesz być. No. Sumienie mi w niczym nie przeszkadza. Władimir Zagrowski oraz Mackenzie Boyklaus. Kto kogo ma? Ten, kto ma więcej punktów, sobie wybiera. Czyli ja wybieram Mackenzie'ego. No, no. No to już wygrałeś. To każdy lubi. Ty wiesz, Władimira Zagrowskiego miał. No i proszę. A to może on zacząć w takim razie, skoro sobie wybrał skoczka, ja wolę jeszcze przemyśleć. Bo to jest tak, że tak jak piłka albo ten. Tak. Czekaj, ustawię 30 sekund na zareklamowanie Mackenzie'ego Boyklausa. Nie, to najpierw Adam zaczyna, skoro ja wybrałem. Tak? Takie zawsze? Nie, no. No ale wiesz, nie dość, że wybrałeś, a łatwiej jest odpowiadać. No właśnie, oczywiście. Nie, dobra, zaczynam. Już tu macie, wiesz, ja jestem, ja panuję. Ja mam kontrolę. Widzimy. Ja mam kontrolę. On jest od ustalania zasad, ty od odpowiadania. I już ma minuta, już tu. Dobra, czas, start. No Mackenzie Boyklaus, ulubieniec kibiców, nie tylko znakomity na skoczni, ale także w mediach społecznościowych, potrafi się fenomenalnie zaprezentować, potrafi przekonać do siebie publikę. No a nawet sportowo się przecież broni, bo w Kanadzie nie ma absolutnie warunków w tej chwili do skakania. Ten sport tam prawie że nie istnieje, a jednak jest w stanie, mimo to trenując w Słowenii z kadrą amerykańską, osiągać wyniki. No można śmiało powiedzieć, że ponad stan, bo oni przecież nawet takiego sprzętu nie mają jak ci najlepsi. A on i tak jest, kręci się może nie w tej ściśle, ścisłej czołówce, ale tuż za nią. Proszę bardzo, Władimir Zagrowski, 30 sekund. Przede wszystkim, czy znacie jakiegoś innego Władka, który skakał w skokach narciarskich? Nie znacie, a my akurat jesteśmy Polakami. Jesteśmy tradycjonalistami i lubimy takie imiona. Po pierwsze, Władimir jest z rodziny, w której bardzo trudno było mu się wychować, bo ojciec mu przeszkadzał w tej jego karierze narciarskiej. Dlatego też zwróćmy uwagę na to, że gdyby nie ojciec, on osiągałby większe sukcesy. Natomiast on go cały czas blokował i teraz gdzieś wyrwał się z tych... Stop. Adwocem. No, ale jednak, no proszę. Mówisz o imieniu, a Władimir to jednak może też się trochę mniej miło kojarzyć, no chociażby z Putinem, tak? To już jest troszeczkę kontrowersyjne hasło. Więc Mackenzie jednak no, może się kojarzyć, nie wiem, z dobrym wujkiem z Ameryki. Adwocem. Ale zobaczmy, jaką on ma nieprawdopodobną siłę do tego, żeby dalej skakać. Teraz się nie poddaje, teraz wrócił i ma nowe otwarcie. Dlatego myślę, te jego problemy rodzinne trzeba docenić. Panowie, jaki jest wasz werdykt? Filip. Kogo ty bierzesz? Dobra, teraz do Bogu. Kuba, czy ty to tak postawisz na Maćka i będę musiał rozstrzygnąć, czy... Nie, postawię na Adama też. Kurde, A Władimira było trudno bronić. Ale ja nie powiedziałem. Widać, że jednak bardziej szkoła radiowa, poniłeś jeden podstawowy błąd. Nie mówiłeś do kamery, wiesz, nie przekonywałeś również naszych widzów. Ja też chyba nie mówiłem do kamery. Bardziej mówiłeś właśnie do kamery, odwracałeś. Gdzie ta gestykulacja? A poza tym ten wątek narodowy, wiesz, zawsze jak... Tylko wiesz, czego mi jeszcze zabrakło, żebyś powiedział, że Władimir Zagrowski ma żonę Polkę. Przecież, bo to... A, to zapomniałem. No widzisz, ale... A to prawda. Ale ja też przyznaję... Ale mało miałem argumentów ogólnie, tak... Ale jak ktoś mówi... Miałem mało, ale jakie, nie? Sensacja. W naszym quizie udowadniamy, że Maciek Nowak potrafi nawet Mackenzie'ego Boyklausa tak zreklamować, że niż Władimir Zagrowski. Przecież to Polak. Często pada takie gdybalstwo często pada w internecie. Widziałem, że Władimir Zagrowski, gdyby był powiedzmy Austriakiem albo Polakiem nawet, no to byłby ścisłym topem światowym. Że to jest zawodnik z takim potencjałem. No oczywiście tego nie rozstrzygniemy. Ale mówisz o Mackenzie czy o Władimirze? O Władimirze. No widzisz, ale ojciec mu utrudnił, widzisz. No więc to ale tak było. No, ale tutaj Adam akurat też no, tu miał rację, no bo dopóki Zagrowski
skakał z Winterlichem, to skakał, tak? A potem się pan Emil z Ograwki zaczął tam podobno. Znaczy, ja nie wiem, bo nie wiem, jak to było dokładnie tam w środku, ale takie słuchy chodzi. Wasza logiczna rodzina. Podobno... tak ja tego nie powiedziałem. W miodowych latach było przecież rodzina patologiczna, to być może się zainspirowali państwo. To zawsze działa na wyobraźnię. Ludzie jednak są miłosierni, współczujący. To prawda. Brawo, Adam, dwa punkty dla ciebie. Maciek traci punkt. No i zobaczmy. Już mnie Filip goni. Bo tu się Tu jeszcze Adam. Adam, wyznaczasz. Rybusy. Rybusy dla wszystkich, proszę bardzo. O Boże. A jak ona ma? Zapomniałem. Las. Kurde, zapomniałem, jak ona ma. Las. Ale o co chodzi? No to jest rybus, no. Rybus sprawia, że trzeba myśleć, kojarzyć, patrzeć. Czy to robiła moja siostra? Nie. Całe szczęście. Ale są to też rybusy twojej siostry. Zuziu, dziękuję ci bardzo. Podobnie jak dziękuję również Miłoszowi za nadesłanie pytań. Miłosz nadesłał pytania właśnie do Wyrosu i Skoczka, więc naprawdę się napracował. Bo to mam nadzieję, że to nie chodzi o to, jak jest po niemiecku las, bo nie wiem. I też 8L. Hanawald, Sven Hanawald. Brawo, tak. Podpowiedziałeś mi właśnie. To jest Hanna Śleszyńska. Tak, bo Hanna Śleszyńska i las, czyli wal. Po niemiecku. A, widzisz. Dzięki, Adaś. To jest właśnie ta pomoc, ta sama pomoc chłopska. No dobra. No, Maciek, to czarny Piotruś dla mnie. No tak, czarny Piotruś, żeby podbić. No i co? Dobra, Pekka Salminen, Ilimar Pern, Sintanel, Samelselk, Jakob Grimm, Holm, literówka. Fajnie, 4 punkty. Na razem jeszcze to dopiszeć, te 4 punkty. No tak, brawo, no i wyznaczasz. A co mamy w ogóle? Co mamy jeszcze? Rybusy jedne i chyba 2 razy 1 na 1. I jedna wylosuje. Właśnie, a ja nie losowałem, ja sobie wylosuję. Tak. Bo to najwyżej nie stracę, po prostu. J. Dobrze. Proszę bardzo. Literka J, pod literką J kryje się. Robert Johansson. Robert Johansson, sympatyczny wąsacz, jakby ktoś nie wiedział. Uwaga. Ile razy stałem na podium Pucharu Świata w tym sezonie indywidualnie? Raz. 3. O kurde. Ile konkursów Pucharu Świata wygrałem w czasie mojej kariery, w trakcie mojej kariery indywidualnie? 3. 2. Kurde. Jakie miejsce zająłem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w poprzednim sezonie? Możesz pomylić się o 2 miejsca. 7. 17. Napisał jedynkę. Przynajmniej nie jestem jedynym. Przynajmniej nie straciłem. No dobrze, no i wyznaczasz dalej. Co jeszcze jest? Jeden rybus i 2 razy 1 na 1. No to rybus niech będzie. No to rybus, proszę bardzo. O kurde. O kurde. Andrzej Bardol. Tak. A dlaczego? A, tak, tam na dole takie miejsce. Czy to robiła moja siostra? To chyba tak. A chociaż, ja... nie, chociaż nie, przepraszam, to robiłem ja. Ale to też zasugerowałem się tam podpowiedzią właśnie innego. Twoja siostra zrobiła Simona Amana. No to. Tak się umawialiśmy. Anders Bardal. No i 2 razy 1 na 1 zostało. Maciek, proszę bardzo, do twojej dyspozycji. No to, żeby podgrzać atmosferę, jeśli można, to jeszcze z Filipem. Tak? Tak. Proszę bardzo. Bo to pytanie. Jeśli jeszcze tam. Pojedynek na czeskich skoczków na 21 wieku. Jakby to szans. Żaden z tych panów czeskim skoczkiem nie jest, zwłaszcza ten po prawej. A jeden z nich nawet nie jest Czechem. Szans. Ale może kiedyś w Czechach był. Dobrze, proszę bardzo, zaczynasz Maciek. Ja? Tak. Franciszek Holik. No i widzisz, zaczynamy z czegoś takiego. A dobrze. To lepiej schodzić z tych właśnie znanych do mniej znanych. Bo później się zawęża. Nie musisz mu tego tłumaczyć. Franciszek Holik. Antonin Hajek. Antonin Hajek też był taki. Tak. Ondrzej Waculik. Czekaj, ja tu muszę odznaczać. A on... Tak, był. Oczywiście, się... nasz on... czeski małysz. Jakub Janda. No, Jakub Wanda. Jakub Wanda. No. Maciek. Filip Sakala. Tak, 6 po pierwszej Maciek serii. Na pewniaczku, tu wiesz. Jarosław Sakala też skakał po pierwszej serii. Też jeszcze skakał w 21 wieku Jarek Sakala. Był na początku. Tak, był tak, na tak, początku. To teraz Łukasz Lawa. Tak. Mm,
Czesław Korzyszek. Uh-huh. Nasz legendarny, kultowy. Tak, już też brał udział w debacie. Jakub Chlawa? Tak. Co ciekawe, nie są braćmi. Chyba w ogóle nawet nie są spokrewnieni. Hmm. To widzisz. Wiktor Polaszek. Istnieje. Tomasz Wanczura. Też. Roman Kołdelka. Prawda, na Romanie Kołdelce niestety się Kowal wywalił w jednym pojedynku na skoczku w jednej klizie. Szkoda mi, bo strasznie wtedy, powiem szczerze. Chciałem, żeby Kowal wygrał, robiłem wszystko. No, dawałem takich skoczków wtedy typu Maxim Anisimow, żeby mu tych lepszych zostawić. No i... Wojciech Szturca. Tak, jest taki. Jest taki. Bardzo. Czasem nawet w Mistrzostwach Polski mu się zdarzało startować. Pamięć moja zawodna, ale spokojnie, spokojnie, damy radę. Chyba jeszcze, co? Zawsze. Jeszcze są znani. No, jeszcze są znani. Tak. Sporo tych skoczków jeszcze w sumie, no to tak. Są, są. Akurat Czesi to tak jak... Są, tylko wiesz, co innego na spokojnie, co innego teraz. No, nie? Słuchaj, tak zawsze mówi, wiesz. Niby maszyna czasu nie bije, nie jest to ta kategoria, ale tak jak za 5 minut nikogo nie powiesz, to... A, no to dobrze, rozsiądźmy wygodnie. To już wtedy będzie poza programem. Zrobimy najdłuższy quiz w historii. Bo Filip się będzie zastanawiał 15 minut nad czeskim skoczkiem. No co, nie wolno mi? Wolno. Wszystko wolno. Jako Pirotek? Aha. Był. Tak. Był. Jan Mazoch. Tak. No i jak Honza, to i Honza Matura. Tak jest. Martin Cikl. Aha. Ojej, no pewnie. Maciek tam ma chyba 15 przygotowanych. Nie, to ja sobie mogę gadać. Ja jestem zniechęcony, bo ja i tak wiem, że to nie ma sensu. Nie? Maciek nie ukrywam, że liczyłem na pojedynek na Kazachów, ale... Maciek mówi tak, zróbmy najdłuższy quiz w historii, ten sam Maciek strzela po prostu jak z karabinem czy z kimś skoczkami, nawet się nie zastanowi. Podchodzę do tego z... No ja już powiem ci też tak powoli już. No nie. Zmierzam do mety, bo... Ale jest lepiej niż z włoskimi ostatnio, nie? Masz tak 20 jeszcze. Właśnie w tej chwili mam jednego, ale możesz sobie coś przypomnieć. Ja już zaczynam tak umierać powoli, ale... Ale spokojnie, no. Jeszcze paru nie padło takich sobie. Tutaj szachy ostatnio popularne, wiesz, na kanale Sportowa. Tak, prawda. Przyzwyczajeni widzowie do... Do takich, prawda. Długich momentów. Jestem tutaj, jestem z tobą. Marcel Gadzioli się nie załapał do reprezentacji Czech, nigdy nie stał. Jakaś dykteryjka, anegdotka, Wojtek. No, się zastanawiam. W sumie chyba teraz to nie mam jakiejś na podorędziu. Dobra, jedziemy po alfabecie. No i nie przeszkadzajcie sobie. Jak jakoś tam wymyślę. Ci podpowiem, że jeden jest jeszcze wybitnie oczywisty. No jest, bardzo oczywisty. Mhm. Też nawet Adam wie. Tak. Nawet Adam. No, ale wiesz, a jacy byli? Dobra. A jacy byli? Jakub Chlawa, Jakub Janda, Jakub Pirotek, Jarosław Sakala, Jan Matura, Jan Mazok, Antonin Hajek, Roman Kołdelka, Andrzej Waculik, Łukasz Chlawa, Martin Czykl, Czesław Korzyszek, Wojtek Szturca, Franciszek Holik, Wiktor Polaszek, Filip Sakala, Tomasz Wanczura. Ci byli. Jeszcze jakiś oczywisty, tak? No, bardzo oczywisty. Ja się sam zdziwiłem, że sam dopiero tak późno na niego wpadłem, ale taki przeoczywisty. Bądź moim powietrzem, oddychaj mną, kochaj mnie nie na zawsze. Nie no, powiem wam szczerze, że ta piosenka już w środku nie usłyszałem. No to pozycja Albano i Rominy Power w moim prywatnym rankingu ulubionych artystów jest poważnie zagrożona. Przecież tam też trzeba zawsze. Felicita. Jak to było w kiepskich? Una dupa laguna, Pier Giorgio Bambina. Felicita. Juventus Turyn i Capricciosa. Ja ostatnio... Nie mówi się Juventus Turyn. Wiem, ale w
Zaśpiewać można. Na potrzeby piosenki, spokojnie. Że ja ostatnio na live tego Zenka śpiewałem i kazali, także. No dobrze. No, panie Zenek, jaki tam jest? Jakiego ty donata dostałeś, że? Moi drodzy, rączki w górę, mocniej, opa. Trzeba włączyć stoper, widzę, bo tu kolega Wiśniewski. Rączki na górę. 30 sekund. 30 sekund. Mhm. Przeoczywisty. Wysoko. Przeoczywisty. Podpowiem ci już, przeoczywisty nie jako zawodnik. Przeoczywisty nie jako zawodnik. Michał Doleża. No właśnie. No brawo. Dobra. No i zostało za jednego. Odpowiada za jednego, za drugiego. Masz przygotowaną absolutnie pełną listę, nawet łącznie od zawodów Farachowie w 2001 roku, tak? No, co pełną listę? Dawid Jirotka. Tak, jest taki. I znowu 5 minut. No słuchaj, jest jeden oczywisty jeszcze. Cicho. To czekaj, oczywisty? Nie no, mówię, że tak byś mógł. A, myślałem, nie, że jest jeszcze nie, jeden. Nie, nie, nie. Myślałem, że jest jeszcze jeden oczywisty. Tylko podpuścić. No. Dla ciebie jest oczywisty. I nie jest to Kołtoń. To powiem ci tak. Jeden też jest, który jest znany nie jako zawodnik. Nie bardzo znany, a nie, ale no to jeden zawodnik jest oczywisty. No to co powiedziałem. Ci jeszcze bardziej potem jest trenerem teraz. Nie było, nie? Nie było go. Nie. Rok. I teraz w głowie Filipa właśnie jakiś coś tam skoczkowie czesne. No, aktualnie jestem tutaj. Aktualnie skaczący. Aktualnie skaczący jakiś ten? No pewnie. Nie no pan? Może teraz akurat, no ale skakał też w tym sezonie. A to tego nie wiem. O kurde. Chyba skakał w któryś. No jak nie, no to w poprzednich sezonach regularnie, no od lat. Ale to ale nikogo nie było tutaj? I lider kadry. A mówimy teraz... O kim ty mówisz? Zaraz, zaraz. Jaki lider kadry? No Rom... No, no był. Roman był. Był. A, no to a mówimy teraz tylko o Pucharze Świata, czy o Fiskapie? Bo i nie, o Pucharze Świata. Ci... Puchar Świata. Machałem ci... Lista 30 dodatkowy, nie? Z Fiskapu jeszcze. To nie wiem. Wojtek mnie wkręcił, to sorry. A Wojtek wkręcił od razu. No tak, bo ty sobie nie radzisz z prowadzeniem. Dobra, nie będziemy przedłużać. Szkoda, bo jeszcze paru miałem. No to tym bardziej nie przedłużajmy. Nie wiesz, tak? Pasujesz. No to słuchajcie. Franciszek Macolik. Właśnie, Borek Sedlak. I to ocieplanie wizerunku Borka Sedlaka w tym momencie wziął szlak, bo nie wiem, tak go ocieplaliśmy, że zapomnieliśmy. Nasi prawda. A Jiří Mazow był jeszcze? O, Jiří Mazow był. Franciszek Macolik, Paweł Szczejfa był. Tak. Był jeszcze Roman Jalówka. Roman Jalówka też w tym Farachowie. Izzy Parma Junior jest. Izzy Parma, tak. I Milosz Kadlec jest. Milosz Kadlec, Jezus, z Miloszem Kadlecem to Tomasz piłem nawet. Jakiś jest. Jan Waczula. I zapomniałem. Jan Doleżal. A ja o Janie Doleżalu to nie pamiętam. No, akurat. W każdym razie... To ojciec jego, czy co? Nie. A Jakub, nie, no, Słuchaczek, Jakub Słuchaczek jeszcze jest, był, czy nie? Tak. Słuchaj, ale... A Szimek to jakiej narodowości? Czekaj, ale on nie chciał w 21 wieku. Szimek wcześniej. Cóż, no, Maciek, grywasz 2 punkty, no i ostatni jeden na jeden z wszystkim chcesz. A mogę komuś oddać już? W sensie? No, czy zadecydować już, powiedzmy, że to może tak niech się inni... To kto z kim? Też zabawią jakoś, jak chcą. No, może Adam z Kubą. No to dawaj. Adam z Kubą. Adam z Kubą, tak, to zobaczmy. Bo, ale to na co? No kto zje pierwszy? Czas czy co? No czekaj. Chciałem bułkę z bananem, ale stwierdziłem, że będziecie mielić za długo. A jeden jest mniejszy, drugi większy. Ty. No jak? Podobne. Dobra. No zasady są proste. Kto zje szybciej? A, czekaj. No. A to już? No. No to już. Ty szybszy. No i proszę bardzo, panowie, ładnie do kosza. No próbuj. No czekaj, do końca muszę. Dobra, już jedz, to sobie zawsze spokojnie. Kuba to chociaż zjesz. No. Ale to dopóki nie przełknę, czy co? I tak już chyba wygrasz. Ale przełknij lepiej, to nie będzie potem wątpliwości, że Sławiński nie przełknął. Oddałem to honorowo. Kubuś, podaj skóreczkę, już, bo my tutaj dbamy, proszę ciebie, o BHP. Dlatego, proszę bardzo, jest przygotowany kosz na śmieci. On tutaj stał cały program. I na takie pytania się, Wojtek, umawialiśmy. No, tak, to nie wiem, czy mnie nie wyprzedziłeś, wiesz? Tak? Tym bananem, tak. Adaś wygrał. Słuchaj, merytoryka zawsze była moją mocną stroną. A Kuba stracił jeden. No, proszę bardzo, ile punktów zgarnięte przez Maćka. Jezu, króla Maciusia pierwszego ze mnie zrobili? Prawdę mówiąc... Z tym trach, to jednak była podpucha po prostu, tak? Że, żebyś tak, wiesz, nie od razu... Cisza przed burzą. Ja muszę postawić... Spokojne wejście w sezon.
Wygrałeś sok pomidorowy. To jest akurat prawda pod te ciastka. Dziękuję bardzo. Możesz sobie skorzystać. Ale tak jak było mówione, wstrzymam się z konsumpcją w razie jakby miał być wylicytowany. A tak, tak, także, tak. Sok pomidorowy także wstrzymuję się. Będzie czekał. Macie, proszę bardzo, jakieś wystąpienie końcowe jako zwycięzca. Ja jestem słaby w takich rzeczy. Wystąpienie to jakoś myślałem, że nie moja rolka. Że nie wiem, pozdrawiam że... mamę. Miał kto inny wygrać. Dobra, Adam, jakieś takie podsumowanie twojego świata. Nie, no jako underdog myślę taki solidny występ. No, merytoryką dzisiaj troszkę się nie popisałem, ale dobrze jadłem, no to no wystarczy. Tak, tak. Filip, no gdzie underdog? No co ty underdogiem, to ty byłeś no ostatnio, wiem, teraz wiem, to ty już rzucam presję cały Rocky czas. Balboa, a w rewanżu teraz byłeś. Mam coś powiedzieć. No, wypadałoby, słuchaj, wystąpiłeś, wyglądałem. Dobrze, ludzie... lepszy był twój występ w tym quizie, czy śpiewanie Zenka? A, to jest. Lepszy jakościowo, czy gdzie czułem się lepiej? Nie no, gdzie czułeś, to chyba wiadomo. Nie, myślę, że jednak jakościowo mimo wszystko to był lepszy występ niż ten przy okazji śpiewania Zenka Martyniuka, co świadczy zresztą o jakości występu i mojego śpiewu. Natomiast pozdrawiam, kogo mogę pozdrowić? O, Skokawkę pozdrawiam. O, też pozdrawiam. Pozdrawiamy Skokawkę. Ale my łącząc nasze punkty, to dalej łeb w łeb idziemy. Co po quizu. No słuchajcie, także chyba na trzeci quiz, jeżeli się odbędzie, to znowu trzeba was zaprosić. Tu się wytworzyła taka fajna relacja, więc chyba myślę, że... toksyczna, ale... Zaczęło się od pojedynku a la Małysz-Hanawalt, a teraz już jest powoli przyjaźń. Ja myślę, że jakby słynny pocian w Wiśle był otwarty, to spędzalibyście tam wiele godzin na prawda, rozmowach, nie tylko... Dyskutując o skokach narciarskich i jedząc banany na czas. I jeszcze nawet bułkę może by ktoś tam przyjął. Kuba, czy Łódź może być dumna z twojego występu? Myślę, że zostałem Kubą Olkiewiczem dzisiejszego quizu. No. Pozdrawiam Kubę i całą Łódź. Zbieżność imion tak zwana nieprzypadkowa. Niestety. Tak. Powiedz mi, czy jakieś tutaj pytanie ci zaskoczyło, czy te kategorie nie podpasowały? Nie no, banana się spodziewałem, to trzeba jasno powiedzieć. Czarny Piotruś bardzo podpasował. No, nie przygotowałeś się dobrze do banana. Czarny Piotruś. Myślałem, że ten czarny Piotruś... No, po prostu nie myślałem, że tak szybko... Nie, po prostu pamiętałem tych skoczków. No wiem, ale to nie przypadek, no bo wszystkich pamiętałeś. A wy jak patrzyliście właśnie, nie. Bo zastanawiam się nad pozostałymi, wy jak patrzyliście na czarnego Piotrusia, też byście tak łatwo mieli, czy... Nie. Z Polski sobie dał radę łatwo, nie, ale jeszcze reszta... Jedno było takie zagraniczne, gdzie wiedziałem dwóch i w dwóch przypuszczam, że gdzieś bym się na właśnie na jednym walnął za każdym razem, no, po no, polskim, także nie. Albo nie. Na farcie, albo właśnie... Że mogło być gorzej, wiesz, jakby Maciek nie wziął, my byśmy brali, co? Punktowo by było jeszcze gorzej. No właśnie. To musimy jakiś redemption uskutecznić. Słuchajcie, natomiast to, co się dzisiaj wydarzyło, to już jest historia. Ale... I Piotra Franceskiego pozdrawiam. O, tak. Przepraszam. Właśnie z tej okazji myślę, że należy pozdrowić wszystkich fanów polskiego rapu, pierwszego polskiego rapera i podsumować to wszystko piosenką. Jaka to była piosenka? A, Hossa Bossa, Hossa Bossa, nad Wisłą staje nowy dzień. Hossa Bossa, Hossa Bossa, nad Wisłą staje warszawski dzień. To był quiz skoki. Informacja jeszcze dla widzów, na przykład Krakowia prowadzi z Żyliną. Wygrała. 3-2. Tak. O, już koniec. Jest element słowacki, tak, Krakowia wygrała 3-2 z Żyliną. A jak wiemy, na meczu Krakowi kiedyś był Kamil Stoch, także to jest, wszystko to jest połączone. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wam serdecznie panowie za przybycie do studia, za świetną szampańską, wyszową, weselną zabawę. A was, drodzy widzowie, pozdrawiam, życząc udanego tygodnia i smacznej kawusi. Pa, pa! Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.